Witajcie drodzy kochani. W dzisiejszym programie chciałem zaprezentować Wam mantrę, a w zasadzie to dwie mantry, na zharmonizowanie naszych genów, na oczyszczenie naszych genów i na zharmonizowanie naszego DNA. Właśnie wiele osób mnie o to pytało, żeby jak zharmonizować nasze geny, jak zharmonizować nasze DNA, jak oczyścić nasze geny. To właśnie dzisiaj właśnie dostałem te mantry i zaraz po prostu z Wami się chcę podzielić. Pierwsza mantra, mantra dosyć już może znana przez buddystów, ale jeszcze raz ją powtórzę, jest specjalnie wymagana specjalnym zaakcentowaniem, wydłużeniem litery M, ostatniej sylaby. Także ja po prostu postaram się tutaj powiedzieć tak, jak po prostu ma być. No więc tak, to jest mantra na oczyszczenie genów. Om Mani Padme Hum. Jak już się zauważyli, przedłużam literę M, wibrując ją. Po prostu musimy ją wibrować aż do końca powietrza, które mamy w płucach. Tak po prostu, takie powtarzanie właśnie tej mantry spowoduje jakby zharmonizowanie się naszych genów. A więc jeszcze raz powtórzę. Om Mani Padme Hum. Żeście zauważyli, przedłużam literę M. Po prostu ona musi być wydłużona aż do tego momentu, kiedy już nie mamy praktycznie powietrza w płucach. Tą mantrę powtarzamy w takim systemie 108 razy. To jest pierwsza mantra, którą Wam zaprezentowałem. Niektórzy ją może znają, niektórzy może się pierwszy raz o niej dowiedzieli właśnie z tego właśnie filmiku. I teraz przechodzę do drugiej mantry, która również ma za zadanie transmutację naszego pokarmu. Wymawia się tą mantrę przed zjedzeniem pokarmu, jakiegokolwiek pokarmu, przed posiłkiem, tak można powiedzieć. I ta mantra ma za zadanie transmutację, czyli zniszczenie wszelkiej chemii, wszelkiej negatywnej energii, która jest w tym jedzeniu, przetworzenie po prostu tych struktur, jak również spowoduje oczyszczenie naszych genów. A więc postaram się wymówić tą mantrę. Dodam, że tą mantrę nie potrzeba wymawiać 108 razy. Wystarczy ją powiedzieć tylko raz przed jedzeniem. A więc tak. Aham Vaishnava Naho Bhutva Pranapana Dehamasthritaha Pranapana Samayukta Pachamyanam Sarvabhidham. To jest właśnie mantra, która ma za zadanie transmutację, oczyszczenie naszego pokarmu, jak również oczyszczenie naszych genów. Mantrę dostałem od specjalistów z Indii i właśnie przekazuję Wam, dla Was drodzy kochani, byście mogli w praktyce praktykować tą mantrę przed spożyciem Waszego posiłku. Dodam, że mantra będzie napisana pod YouTube'em, możecie ją sobie przepisać. Właśnie pod YouTube'em będzie zamieszczona cała treść tej mantry. Także serdecznie Państwa pozdrawiam tutaj właśnie z Teneryfy i do widzenia.